Dzień dobry. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie. Każda kobieta jest inna, każdy człowiek jest inny. Ja jestem kobietą, która się rusza dużo, także tutaj mówię właśnie, to jest przyklęte. O, dzięki Panie, nie będę tym ruszała, nie zdążę. Tak, także tutaj tak, a nie jest. No dzięki, dzięki, super. Także czasami po polsku nie jest tak, tylko troszeczkę, dziękuję bardzo. Dziękuję Ci Panie za tych mężczyzn, którzy są tak praktyczni. I wiesz co, a chcę zacznę od, to jest taka niespodzianka, nigdy tego nie zrobiłam, ale czułam to w środku z was. Możemy postać drugi raz i zaśpiewamy, Panie, ja tylko to czułam. Tylko to czułam, bo nie wiem po polsku dużo, ale tylko słyszałam to w moim sercu. Wywyższamy Cię, to znacie, nie? Okej. Wywyższamy Cię, wywyższamy Cię, wywyższamy Cię, Panie nasz, wywyższamy. Dziękuję. Ja myślałam, że Czesi są jedyni taki wariaci, którzy mają taką niesamowitą aplikację chrześcijańską, którą ja uwielbiam. To jest taka aplikacja, gdzie możecie codziennie sobie przeczytać słowo na tego dnia i ona się nazywa SPGD. Słowo pro każdy dzień. I myślałam właśnie, że tylko Czesi są taki wariaci i teraz jak tutaj Olek mówi S, D i jak? Codzienne słowo. No tak, ale jak to jest? SDP. SDP. CDP. Kto może tak wymyśleć, nie? Tylko Czesi i Polacy. Także jestem szczęśliwa, że nie jesteśmy Czesi takie sami wariaci. I chcę zacząć jednym widem. Dlaczego życie jest dla nas tak trudne? Dlaczego inni ludzie nas krzywdzą i to często ci nam najbliższy? Gdzie jest Bóg? Dlaczego tego nie powstrzyma? Dlaczego to wszystko mi się przytrafiło? Czemu tak bardzo się zagubiłam? A jeśli Bóg mnie kocha, dlaczego pozwoli na to wszystko? Przeszłam przez piekło, dotknęłam się nieba. A potem upadłam na dno i tam Bóg w końcu otworzył mi oczy. Może poznałeś historię mojego życia, opisaną w powieści Pozostała tylko nadzieja. Chcesz wiedzieć, co się wydarzyło później? Serdecznie zapraszam na spotkanie. Nazywam się Idą, mam 42 lat. Możliwe, że ktoś nie musi wyciszyć, to jest ja. Oni normalnie wyłączają mikrofony, kiedy ja śpiewam, ale mówię. I Bóg mnie nauczył 14 lat być cicho, także. Jestem mężatką i mam 4 dzieci. I mieszkam na Wyspach Kanarskich już 5 rokiem. I jestem bogaterką tej książki, Pozostała tylko nadzieja, napisaną od mojej kochanej Lidii Czysz, która dzisiaj nie może być tutaj z nami.
I ja nie czytałam tą książkę. Potrafiłam ją czytać tylko do 15 strony, bo jest bardzo mocnie opisana. I jak ja z wami rozmawiam, to nie mam czasu skupić się nad bólem i strachem, który przeżywałam. Ale właśnie jak czytałam tą książkę, to byłam w środku tego, co się stało. Muszę mieć napisane wszystkie moje sprawy, bo rozmawiałam tylko do 5 lat po polsku. I teraz to, co mówię z wami, to właśnie, dzisiaj mam 42, także to jest to, co pozostało w mojej głowie. Przyjechałam dzisiaj do was i w celi tych 3 tygodniach, co podróżuję po właśnie południowej Polsce, aby dać wam nadzieję, że pomimo tego, czego doświadczyłaś we swoim życiu, możesz być szczęśliwym i pełnym życiem, pełnym radości, pełnym wdzięczności, pokoju, łaski i miłości. Czy pragniesz tego? Pragniesz tego? Tak powiedz, nie? Jesteśmy emocjonalni ludźmi. Tak, pragnę tego. Pragniesz tego? O, super, dzięki Panie. Ale wszystko to wymaga jednej absolutnie niezbędnej rzeczy, którą ci dzisiaj wyjawię. Także ustaw sobie pięknie, bo mam 42 lat i zacznijmy od początku mojego życia. No, to trochę będzie trwało. Urodziłam się w Czechach, bo moja mama pochodzi z Czech i pracowała w administracji finansowej, ale mój tata jest z Polski. Był muzykiem znanego zespołu Homo Homini z końca lat 70-tych, 80-tych. Nie wiem, czy mamy to zdjęcia, które ja wysłałam Aszy, tak? Asza, ja dziękuję Bogu, że twoja głowa jest na krku i nie możesz ją zgubić i zapomnieć gdzieś w twoim życiu. Nie, przepraszam, ona po tym ze mną pogada. Ale przyprawiłam dla was to zdjęcie, nikt nie widział tego zdjęcia. Rozmawiałam w ostatnich 2 tygodniach 1750 kobiet. Przed 1750 kobiet. I tak myślałam sobie, że na to ostatnie spotkanie zrobię wam niespodziankę i będzie tam mój tatusz. Nie ma go. Ona właśnie ty wisiła tych zdjęć. Tak, Asia wisiła z tych zdjęć, bo chcę wam pokazać, jak wygląda mój tatusz z tego bardzo znanego wspólu 70-tych, 80-tych lat, Homo Homini. Zobaczymy. Już ich masz na telefonie? Wysłałaś Asię na telefon? Przepraszam, Joanna? Na telefon? Wysłałaś? Tak? Na telefon czy na e-mail? Na telefon. Na telefon, ale to tak szybko nie przyjdzie. To nie ma znaczenia. Tak? Chcemy go widzieć, nie? Zobaczymy. To nie będę tak szybko. Są w internecie. No tak, są w internecie. Także to. To potem już nie, bo będziemy potem przerywać i tu już nie będę taka fala. Także on był biłym muzykiem znanego zespołu Homo Homini w końcach latach 70. i 80. I dlatego dzieciństwo spędziłam w Polsce do 5 lat. Tata zabierał mnie na ich koncerty, gdzie trzymałam się jego spodni. Mój ojciec to jest Aleksander Nowak. No tak. No tak. Także pokażesz, czy nie pokażesz, czy jak będę. Nie, to sekundę. To nie... Ja jestem szybka kobieta, wszystko szybko robię. Także tylko sekundę, no to poczekamy już tą sekundę. To poczekamy. Jestem taki szybki w Polsce. Joanna będzie mnie nienawidzieć. Joanka, nie? Jesteśmy koleżanki, nie? Tak, myślimy na e-maila. No ja wiem, no. Będę się kręcić, tutaj kręcić. Tak. Zobaczymy. Ja wyszłam wczoraj i chciałam, aby tu już to miało z wczoraj, ale tak... Tak, ty już masz go. Nie, przystąpię. Ja już to znalazłam, jak książkę czytałam. Okej, okay, nieważne. I będzie? Dzięki Panie. Dzięki. To jest. No, który z nich? W środku. O nie, ten najpiękniejszy, że w tym środku nie jest najpiękniejszy, nie? Co wam? Kobiety, gdzie zostawiliście oczy? No tak, oczywiście, to jest mój tatusz. To jest mój tatusz. No i tata zabierał mnie na ich koncerty do 5 lat, gdzie trzymałam go za spodnie.
I tak, wiesz co, patrzyłam na niego z podziwem i miłością. Czułam się jak obok Michaela Jacksona w tym momencie. I co rok wyjeżdżaliśmy do Czech sprawić babci i dziecka. I tam moja mama spoznała i zakochała się w drugiego mężczyzny. W 5 latkach pewnego dnia mama nie wróciła ze mną więcej do Polski. I to był pierwszy raz, kiedy oddaliła mnie od mojego ojca. Pierwszy raz, kiedy czułam się bardzo zraniona, oszukana i samotna. Straszny ból, 5 lat. Wyobrażasz to sobie? I zaczęła się męka z moim ojczynem. On był bardzo agresywny i niedobry. Ból i strach byli moimi siostrami. Ucieczka, leczenie w strachu, nienawiść wobec codziennej rutyny. Koleżanki planowali, gdzie i z czym grać. I ja planowałam, kiedy i jak uciekać od bicza. Uciekałam z domu, klamałam, krzyczałam, grożąc rodzonym ojcem, że przyjdzie po mnie. I w końcu, według 8-9 lat, już nie pamiętam, zaczęłam próbować pierwsze samobójstwo. Podcinałam zawsze sobie ręki. Zamknęli mnie z tego powodu w 15 latach do szpitalu psychiatrycznego. I to był mój najtrudniejszy moment w moim dzieciństwie, najtrudniejszy oddział. Alicja teraz bardzo świeżo to pamięta, bo ona wczoraj przeczytała książkę i może jest pełna tych detailów. Wychodząc z psychiatrii, moje okropne dzieciństwo się nie skończyło i ja zrozumiałam, że jedynym wyjściem jest, jak będzie mieć 18 lat. I tak na dzień moich urodzin, o dzień po tym, tak samo już nie pamiętam, uciekłam do Włoch. Odjęłam się od moich rodziców. Czułam się znowu bardzo samotna, bardzo opuszczona i oszukana. Narkotyki wpadłam i w prostytucję wpadłam, bo dostała się do rok Alfonsa. Kiedy nie masz dobrego fundamentu w twojej rodzinie, twoje życie jest napędzane impulsywnością. Teraz, szybko, na tych miastach. Trudno wybrać i dokonać właściwego wyboru, nie? Impulsywność powoduje chaos. I chaos powoduje jeszcze większy chaos. Aby wysłać mnie na ulicę, wstrzykiwali mi heroinę. I kiedy byłam w połowie martwa, wstrzyknęli mi kokainę. Kiedy byłam bardzo podekscytowana i mogłam uciec, wstrzyknęli mi ponownie heroinę. Dwukrotnie umierałam po przedawkowaniu. Po roku i wielu, wielu próbach udało mi się w końcu uciec i wyjść z uzależnienia. Nowy początek, nowa praca. I zakochałam się w ślicznego chłopaka, Włoch. I roku 89 zaszłam w ciąży. Ale ojciec mojego syna nie chciał być ojcem i zostawia mnie na początku mojej ciąży. I ja tutaj uwielbiam pokazać zdjęcia moich dzieciaków, bo chcę ci powiedzieć, że moich dzieciaków, dziękuję, bo chcę ci powiedzieć, że to jest on, Krystian, pierwszy. Dzisiaj ma 27 lat. O Krystianowi ja zdecydowałam za jedną noc. Byłam umówiona następny dzień zrobić aborcję z jego tatem. I za jedną noc zdecydowałam trzymać to dziecko. Był taki cudowny moment. W tym momencie przyszedł taki człowiek do mnie i powiedział mi, że moje życie, jak będę samotna, skończy się śmiercią. Ale że to dziecko uratuje moje życie i da mi cel, sens, dyscyplinę. I to jest niesamowite, bo jedna decyzja i dzisiaj ma 21 lat. Kocha Pana i teraz żyje w Australii. Także ojciec mojego syna nie chce być ojcem i zostawia nas na początku mojej ciąży. Znowu czułem się poruszona, oszukana, samotna i wróciłam tak do mojej mamy, wyobraź sobie, do tego piekła, by zrobić co najlepiej dla mojego dziecka. W końcu zostałam 7 miesięcy, dzięki Bogu, w szpitalu z powodu ciąży wysokiego ryzyka. I to tak samo było takie wariactwo. Ale wszystkie detaile możecie sobie przeczytać w książce. Naprawdę polecam, ja z tego nic nie mam. To jest na chwale Pana, na chwale Pana. 9 miesięcy po urodzeniu mojego syna, Christiana, wróciliśmy do siebie, pobraliśmy się znów i byłam znowu w ciąży. Urodził się Gabriel. Dzięcia moich dzieciaków, Gabriel. Dzieciacy, tak, to jest Gabriel. Dzisiaj ma 18 lat i jakby Gabriel miał 10 lat i byłby tutaj, to by był już na górze, na dole, w prawo, w lewo, i świata już by tutaj nie biły. Same Gabriele nie rób, nie dotykaj, nie mów. Ale dzisiaj wygląda prawie tak. Gabriel, spieszymy się.
Mamy 10 minut, proszę pięknie. Uspokój się, mama. Także ma te nadzieje, kto ma dzieciaki takie, kto ma takie wnuki, ma te nadzieje. Oni się zmieniają i najwięcej się zmieniają z Panem w dumnie, jak jest Bóg w jego życiu. Urodził się Gabriel 2001. I jak Gabriel miał 5 miesięcy i Krystian 2,5 roku, lekarze mnie zdiagnostykowali marskość wątroby. Dali mnie 8 miesięcy, powiedzieli, że mam tylko 30% na uzdrowienie, że naprawdę nie przeżyję. I ja zaczęłam chemoterapii, kiedy ojciec dzieci zakochał się w innej kobiecie i odszedł od nas. Znowu czułam rozpacz, znowu opuszczona, oszukana i samotna. Starałam się spędzić święta w Czechach u mojej mamy, bo nie chciałam wykorzystać tego bólu i nie chciałam przerwać relacji między babcią i dzieciatkami. Nie chciałam sobie zachowywać tak samo jak moja mama, że używała mnie jako zbrani do mojego biologicznego ojca i już mi nie pozwoliła widać go od tych 5 lat. I w tym czasie w leczeniu chemoterapią poznałam mojego Pawła. Życie Pawła było światłem. Niesamowita relacja ze swoimi rodzicami, studiował na uniwersytecie, miał swoją pracę, swoje mieszkanie nowe, swój samochód, ale moje życie było ciemnością. Taki balagan, tyle problemów. Więc, kiedy wróciłam z tego urlopu święta do Włoch z moimi dzieciakami, zdecydowałam sobie, że przy pierwszym telefonacie mu powiem prawdę, że jestem o 3 lata starsza od niego. Mam 2 dzieci, rozwód na plecach i ponadto jestem chora. Nie będę ci mówić, jaką romantykę odpowiedział mi, musisz sobie przeczytać. W końcu koniec tej relacji, pustka. Za rok, w tym samym czasie na święta, w tym samym czasie, że jedziemy do Czech, już mamy kupiony bilet z dzieciakami, za rok jestem zdrowa z moją chorobą i w cudowny sposób spotykam się z Pawłem i my odbudowaliśmy naszą relację. Pokaż teraz tego Pawła mojego. I ja uwielbiam ten moment. Kobiety, proszę pięknie, nie, zostawcie nasze zmysły z nami i zróbcie za sobie kobiety uczułe. Niesamowity, nie? Ja tak samo myślę, tylko dla mnie. Zaszłam w ciążę, urodził się Eryk, zawsze jestem w ciąży, nie? Także znowu z dzieciakami wrócimy. Urodził się Eryk, on jest niesamowity, on jest taki dwójką Gabriela i Krystiana, ale klamie czasem, także mam niesamowitych momentów, aby mówić mu o Panu. On już jest nawrócony, teraz się pokrzył 2 miesiące temu, ale mamy takie różne przeżycie, nie nudzę się we swoim domu. Zaszłam w ciążę z Erykiem 2005 i w niesamowity sposób wreszcie znalazłam mojego tatę po 25 latach. Masz to zdjęcia? Masz to zdjęcia? Szybko, szybka kobieta, ja szybko rodzę, szybko jestem w ciąży, wszystko szybko jest w moim życiu. Już będzie. Wy jesteście pierwszy, kto widzicie tego. Nikt tego nie wiedział 3 tygodnie w mojej podróży. Tak, myślałam sobie rano, czułam i poprosiłam mojego Pawła, aby wrzucić tych zdjęć mojego taty. To jest ten pierwszy moment po 25 latach. Dla ciebie, Alica, że wszystko w życiu jest możliwe. Tak, ile jeszcze tam jest zdjęcia? Tylko to jedno. To jest na lotnisku. Naprawdę w ten moment, kiedy wyszłam na lotnisku z Erykiem, Eryk miał 3 tygodnie i 25 lat. W niesamowity sposób właśnie Paweł znalazł mojego tatę. Ja mojego tatę szukam 25 lat. Po detektywu prywatnym, potem po adwokatu, jak już mam 18 lat. I wiem tyle, że w 1982 roku pierwszym wjechał do Stanów Zjednoczonych, że nazywa się Andrzej Krupiński i urodził się tak i tak. I 25 lat, nie, bo jestem kobietą, kobieta jest romantyczna, 25 lat. Mój Paweł jest bardzo zdolny na internecie. On jest właśnie prawie marketerem, bardzo, bardzo fajnym, bardzo dobrym. 5 minut. 5 minut. Zawoła do mnie i mówi, idź tutaj, mam to zdjęcia, bo my szukaliśmy muzyka. Wiedzieliśmy, że nie słuchać go na radiu, nie słuchać go w telewizji, ale wiedzieliśmy, że on poszedł do tych Stanów Zjednoczonych jak muzyk. No tak szukaliśmy takiego muzyka z drodami, przy gitarze, ogniu, możliwe, że tam gdzieś na YouTubie zobaczymy.
I tatu, i Paweł mi mówi, idź tutaj, tutaj jest napisane Andrzej Krupiński i jego nazwisko i kiedy on się urodził. Ale on już nie jest muzykiem, on jest pastorem kościoła chrześcijańskiego. No? I ja mu mówię o całym moim życiu, o tym balaganu, o tych kłopotach, o tej nienawiści. Koniecznie znaleźmy mojego taty. I tatuś mi mówi o miłości, o cierpliwości, o łasce. Ja mu mówię o moich grupach oblubionych muzycznych. To byli sami narkotykach prawie, nie? Nirwana i tak. I on mi pokazuje muzykę o Jezusie. Ja mówię, a tak pięknie to brzmi, to bardzo ciekawe. I właśnie urodzę tego Eryka, bo to było w 9 miesiącu u końca, kiedy ja znajdę mojego tatę. I przyjdę do Stanów Zjednoczonych. I tatuś mi powie taką ciekawą rzecz, jeszcze przed tym wjechaniem. Spotkasz ludzi, którzy tak będą cię kochać, jak nigdy w życiu. I ja myślałam, co to za wariactwo? Przecież do dzisiaj tak jest, że trzeba zasługiwać na miłość. Jak wyglądasz, jak się ubierasz, co, jak jesteś wykształcony, co znasz, co nie znasz. Mężczyzna najwięcej cię uwielbia, jak nic nie mówisz, nie? I jak jesteś cicho w domu i jak zasługiwać na tą miłość, nie? I mówiłam, to jest takie ciekawe, że będę mieć ktoś obcy, kto w ogóle nie wie, kto jest Ida. Będziemy kochać. No. I ja przyjadę do tych Stanów Zjednoczonych i wpadnie do pierwszego tam, do kościoła mojego taty, do chrześcijańskiego kościoła, gdy mają osobistą relację z Jezusem, tak mi powiedzieli. I widzę tych pierwszych chrześcijanów, nie? I to było takie, dziękuję, proszę, dziękuję, proszę. I ja mówię, wow. I takie, przepraszam, nie, ja cię przepraszam, nie, to ja cię przepraszam, to ja cię przepraszam. No już, przeproście się, proszę, możemy iść dalej. Ja to zrobię, nie ja to zrobię, ale ja to zrobię, ja, to zrobimy razem. I ja mówię, gdzie ja to jestem? Ja jestem w jakimś raju, w jakim niebie. I bardzo mi się podobało. Bardzo mi się podobało. I tak myślałam sobie, ale to jest niesamowite miejsce. Drugi miesiąc, byłam 3 miesiące w Stanach Zjednoczonych, w drugi miesiąc zaczęłam się denerwować. I zaczęłam myśleć, ale oni ciągle się uściskają, ci chrześcijanie, oni ciągle się uściskają, ciągle się kochają, ciągle się przepraszają. Ale to dlatego, że oni nie mają takie przeżycie jak ja. Oni nie przeszły takich złych spraw we swoim życiu. I na 3 miesiąc pojechałam na obóz chrześcijański. Wszystko zawsze się wydarzy na chrześcijańskich obozach. I ja zobaczyłam, że ci sami ludzie, którzy się śmiały, którzy zawsze byli taki happy, taki wyśmiechanięci, taki kochający, co się zawsze uściskali, mają swoje przeżycie i swoje kłopoty w życiu. Zobaczyłam, że ta sama para, bardzo i zawsze tak wydająca zawsze szczęśliwa, ma dziecko, które ma bardzo trudną cukrzycę i zmierzać go przed jedzeniem i zmierzać go po jedzenie, bo za dużo cukru i umiera, za mało cukru tak samo umiera. I to dziecko 9-8 lat na taki paluszek daje, w ogóle już nie zwraca na to uwagę, że człowiek, który gotował jedzenie dla nas 55 lat, mężczyzna, oczekiwuje operacji, gdzie będą mu obcinać nogi z powodu cukrzycy. Że ta kobieta zgubiła pracę i nie wie, jak zapłacić swoje mieszkanie. Że ta para, ten mężczyzna, on, jemu umiera jego żona z powodu raka. I ja widziałam, że te ludzie mają coś takiego pewnego, czego oni się trzymają. W czym oni zaufają. I ja zaczęłam być bardzo, bardzo zazdrosna. Tak samo jak kobieta widzi, że twoja koleżanka zrobiła bardzo piękne włosy, to mówisz, gdzie to zrobiłaś? Ja już to chcę na tych miastach. I powiedziałam, ja sobie zdaję sprawę, że jestem uzależniona od emocji i od ludzi. To, co mówiłam wczoraj z Alicją, że jestem uzależniona od ludzi, że ja mogę się rano obudzić i mieć piękną myśl, ale mój mąż brzydko się na mnie popatrzy i już mam popsuty dzień. Że ja się mogę obudzić nieśliwa rano, ale moje dzieciaci się zachowywały w jakiś sposób nieoczekiwany i już mam popsuty moment. Że ja oczekiwuję słońce i przyjdzie deszcz i ja na to nie jestem przygotowana i już mam ten dzień taki, jaki nie oczekiwałam. I ja zaczęłam pragnąć tato i tak wyglądało. Tato, mam 3 tygodnie do odjazdu i ja muszę odjechać z Jezusem. Ja bez Jezusa nie odjadę. Jakby ja myślałam w tych czasach, że tylko w Ameryce jest Jezus i że w Europie już go nie ma. Także ja powiedziałam, tato, potrzebuję Jezusa na tych miastach.
I on powiedział mi, że niech rozmawiam z nim, niech jestem szczera, bo on tak samo widzi do mojego serca, on czyta moich myśli, że nie masz jakichś słów szczególnych dla niego. I to super, no tak to już ugadana kobieta to jestem, to super. Ale gdzie tato? I on mi mówi, wszędzie. Ja byłam taka zadowolona, bo ja nienawidzę się pocić. I jakby powiedział, że muszę pójść z 5000 kilometrów na jakieś specjalne miejsce, no to ja bym zwariowała. Także on by powiedział, gdziekolwiek możesz rozmawiać z Bogiem. W łazience, w sypialni, na podrodze, w samochodzie, we twojej głowie. Ja mówię, niesamowite, no to ja będę. I tatusz, co ma mówić? Niech dotknie twojego serca, niech on da się cię spoznać. Niech ty go czujesz, poznajesz, niech po prostu znajdziesz ten moment, że naprawdę spoznajesz, że Bóg dotyka cię. I tak powtarzam. I obudzę się co rano i mówię, tato, ja to powtarzam ciągle, w dzień możliwy i tak samo w nocy, ale nic się nie dzieje. Ja myślałam, że wiesz co, że niby się otworzą, że jakieś tam romantyczna idea, nie? Że wyjdzie jakiś koń biały, tam zagrzmi jakieś powietrze, coś się nie będzie działo. Jakaś wibracja, nic. I tatuś, ja mówię, tato, już mam parę dni do wyjechania. Ja muszę odjechać z tym Jezusem. I on mówi, cierpliwość, cierpliwość dla mnie to słowo. Tu już teraz trochę znam, ale tak. I powtarzam i powtarzam i jedną noc przed wjechaniem obudzę się w nocy i ryczę, i ryczę, i ryczę bardzo mocnie. I to był pierwszy moment, kiedy ja czułam ciężarę morderca. Morderca dlatego, że ja poszłam 3 razy na aborcję. I nigdy w życiu wcześniej nie czułam się winna. Czułam się zasmucona. Oczywiście, ale nie winna. Dlaczego? Społeczność przecież ona mówi, że to jest twoja sprawa. Nawet w szkole cię nauczają, że to jest twoja sprawa, że to twoje ciało. Lekarze ci mówią w ten moment, że to jest twoja sprawa, twoja odpowiedzialność. Ty będziesz zawsze z tym dzieckiem. Tobie dziecko zostaje. Nigdy w życiu nie poczułam się winna. I to był ten pierwszy moment, kiedy ja czułam taką ciężarę, naprawdę morderca i ryczałam i poznałam, że Pan dotyka mojego serca i pokazuje mi rzeczy, których ja nie rozumiałam. I weszłam tak do ręk mojego Boga. I przez Boga uczy się pierwsze próby przebaczenia. Wrócę do Czech i mój mąż również poznaje Boga. Zaszłam znów w ciążę. Urodziła się Ines, już nie będę w ciąży, to jest ostatnia. Ines. Ona jest perlą w moim oku, bo ja mogę widzieć i obserwować, że jak w domu jest miłość, łaska i panuje Jezus, ona jest inną kobietą, niesamowitą, naprawdę perlą w moim oku. Ona uczyła więcej mnie, jak ja jej. Zaszłam w to, w ciąży urodzi się Ines i wszystkie moje dzieci przyszły do łaski Bożej Chrystusa Jezusa. Byliśmy wszyscy bardzo zakochani do Jezusa i bardzo poruszeni Jego Słowem. Więc tutaj myślicie i chcielibyśmy wszyscy, aby się pięknie skończyło, słodko i różowo, ale nie było tak. Zaczęłam życie z Chrystusem i teraz nie wstydź się i podnieś rękę do góry, jeżeli masz łatwe życie z Chrystusem. Pokaż mi, gdzie jesteś, bo myś była kłamiesz. Dziękuję Ci, Panie, że w tym balaganie nie jestem sama. Dzięki osobistej relacji z Jezusem. I co to jest ta osobista relacja? To znaczy, że osobista relacja z Jezusem Chrystusem jest to, jak nie tylko, że Go znasz po imieniu, bo tak samo sąsiada znasz po imieniu, Ty wiesz, że tam mieszka, Ty wiesz, jakie ma na imię, ale nie wpadniesz codziennie do Niego na kawę, nie? Ale osobista relacja z Jezusem jest, kiedy Ty właśnie wpadasz nie tylko na kawę, ale na przyjście, kiedy Ty pytasz Pana, kiedy Ty prosisz Pana, kiedy Ty chcesz Jego mądrości, kiedy Ty płaczesz do Niego, czasami złościsz się, śmiejesz się do Niego. To jest ta osobista relacja z Jezusem Chrystusem. I dzięki tej relacji ja wiedziałam, że moje życie jest w końcu kompletne. Już wszystko mam. Wspaniały mąż, duży dom, zdrowe dzieci i wreszcie Bóg. Mam wszystko, czego chcę. Zaczyna się nowe życie, pełne radości, już nigdy więcej bólu. Ale to nieprawda. Bo moja przeszłość, bo twoja przeszłość ma niesamowity wpływ na twoje życie.
Dlatego, że byłam oszukiwana i porzucona najwięcej figurą męską, to zobaczyłam, że cierpię chorobliwym uzależnieniem od mężczyzny. W moim przypadku Pawła. I jeszcze bardziej chorobliwy lęk przed porzuceniem. I Pan mówi na ten temat, że trzeba być zależni tylko od Niego. Jednocześnie dlatego, że doświadczyłam w swoim życiu nienawiść, złość, agresji i brak szacunku, więc tak reagowałam, jak Paweł mnie zranił czy zawiódł. I Pan mówi, że trzeba szanować Twojego męża i mieć cichszego ducha. Moja przeszłość nauczyła mnie wysokie oczekiwania, obsesję na punkcie porządku, surowość i obsesjonalną punktualność, zapobieganie z powodu impulsywności. Nie zapraszaj mnie do swojego domu na kawę, bo ci posprzątam wszystko, co masz. Z powodu prostytucji i narkotyków nie miałam szacunku do własnego ciała. Nie kochałam sama siebie. Moja granica bólu była daleko nad zagranicą normalną. Także moje krzyczenie w domu do moich dzieciaków nie było tak okropne, przecież ja ich nie byłam do krwi. Ale moi dzieciacy nie miały tego porównywania z moim życiem. I dla nich już krzyczenie w domu było najgorszą, okropną granicą. I wybaczyć sama sobie w końcu bez odczuwania bólu. To znaczy, jeżeli Pan wybaczył mi coś, tylko tak, że wybaczył, bo On daje miłości i łaski każdego dnia, kiedy Ty Go przeprosisz, kiedy mój mąż mnie wybaczył, kiedy moje dzieciaki mnie wybaczały. Jak ktoś mnie wybaczył bez poczucia bólu fizycznego, to było najbardziej trudne dla mnie. Na początku z Chrystusem pragnęłam i modliłam się bezgranicznie codziennie, aby Bóg dał mi nowy umysł. By być nowym stworzeniem, tak jak mówi Jezus. Wiedziałam, po pierwsze, że Bóg jest wszemogący, kocha i daje tym, którzy Go kochają. I ja Go kochałam. Po drugie, wiedziałam dokładnie, że zbawienie jest niezasłużonym darem od Boga w Jego miłosierdziu. Dla tych, którzy w Niego i tylko Jemu wierzą. I to tak samo. Ja byłam w tym, ale wtedy nie uświadomiłam sobie, że aby się uświęcać, to znaczy być co bardziej podobny do Jezusa, potrzebuję współpracować z Bogiem. Uświęcenie wymaga od Ciebie decyzji, konkretnych czynów i działania. Słuchaj tutaj. Więc opracowałam plan, by pomóc Bogu, bo ja myślałam, że się urodziłam, aby pomagać Bogu. To jest wariactwo. Słuchaj, jeden z naszych przyjaciół miał wypadek samochodowy. Nic się nie stało z jego ciałem, ale zapadł w śpiączkę. I kiedy się obudził, był kimś innym. Naprawdę kimś innym. Inak rozmawiał, inak się zachowywał, inne priorytety. Do dzisiaj, to jest 20 lat temu, do dzisiaj jest kimś innym. On prawie nie poznał kobietę, którą wziął w ślub i mówił, że taką w życiu bym nie wybrał. I rozstali się, naprawdę, do dzisiaj. On wyszedł w ślub z inną kobietą. Niesamowity. I ja mówiłam, to jest niesamowity, to jest genialny pomysł. Genialny pomysł. Także kiedy byłam w samochodzie, nawet z moimi dzieciakami, każdymi dniami modliłam się, Panie, teraz, ten wypadek samochodowy, teraz, to jest świetny pomysł. Niech nie się, oczywiście wszystko miałam pokierowane, nie? Wszystkie te sprawy, bo wiem, jak planować sobie życie. Nic nie stanie z moimi dzieciakami, nic się nie stanie z moim ciałem, nic się nie stanie z ludźmi, którzy będą współpracować na tym wypadku samochodowym. Tylko moja głowa spadnie w śpiączkę, ona się wyresetuje i się obudzę i będę inną. Będę latała po domu, dawała każdemu miłość i radość i uśmiechnięcie. No to się nie stało, dzięki Bogu. I ja zaczęłam z tego powodu być frustrowana, zła. Sądziłam, że Bóg mnie nie kocha, jeżeli mnie nie wysłuchuje. I wreszcie, jeżeli w ogóle jest. Bo wszystko przecież, czego chcę, Panie, być piękna, na Twoją chwałę. Dlaczego mi tego nie dajesz, Panie? Ty jesteś Bogiem Wszechmogącym. Także drugi plan, Żona mojego pastora była bardzo spokojna, niesamowita kobieta, dużo dzieci, zawsze uśmiechnięta, zawsze taka dzięki i proszę. Gdzie ją dałeś, za 2 lata ją znalazłeś i ja chciałam być prawie jak ona,
I tak obserwowałam tą kobietę. My kobiety jesteśmy takie obserwantki, nie? Jak twoja koleżanka schudnie o 2 gramy, tylko 2 gramy, ty już 2 gramy schudniesz, co ty jesz? Nie? Także ja tak wyobserwowałam tą moją pastorową i przyszłam do domu i zaczęłam ją naśladować, okej? I tak naśladuję jej ruchy, gestykulacje, jej rozmowy, że będzie od niższej, taka, tak jak ona. I Paweł przychodzi do mnie i mówi, co ci się stało? Jesteś jak martwa. I ja mówię, martwa? Co ty chcesz, człowiecze? I on mówi, chcę Ili żywej taką, tak, martwa. Bo ja ci mówię, że tam, gdzie ją tam zostawiłeś, tam ją znalazłem za 2 lata. Ona była niesamowita, ale ta bardzo spokojna kobieta. I czego chcesz, Paweł? I on mi mówi, chcę Ili żywej, jaką znam. I potem dodam. I teraz mężczyzna mówi, ja też tak samo chcę. Uśmiechniętej, pięknej, szczupłej blondynki z długimi włosami na obcasach, świetnej kucharki, wysportowanej i aktywnej, milej dla dzieci, mądrej, oczytanej, ale spokojnej i w gniewie. Powiedz mi, mężczyzna, który z was to nie pragnie? Niesamowite. I ja mówię, tylko to możesz powtarzać, bo już zapomniałam ten pierwszy, co mi powiedziałeś. Żartujesz, nie jestem cudowną kobietą. Tak mówiono mi, że zawsze jestem winna, zawsze jestem zła, muszę się zmienić, że chociaż mój mąż często popełniał błąd, chociaż często nie zachowywał się jak uważny ojciec i jak dojrzały mężczyzna, zawsze w końcu winiłam się ze wszystkiego. Miałam pierwsze wypalenie i skończyłam u psychiatra. Zaczęłam brać leki na uspokojenie, ale byłam bez życia, prawie jak martwa. Po kilku miesiącach odstawiłam lekarstwa i zaczęłam pić kieliszek wina. Przed każdym powrotem mojego Pawła wrzuciłam do siebie jeden kieliszek wina, żeby nie mieć od niego oczekiwań, nie robić mu wyrzutów i być po prostu słodka i podobać się Bogu. Czasami działało, czasami nie. Czasami się nie skończyło u jednego kieliszku. Zaczęłam myśleć, że samobójstwo jest najlepszym rozwiązaniem i spróbowałam kilka razy, kochając Jezusa, podcinałam sobie ręki. Nigdy się nie zmienię. Jak powiedziała moja mama, Bóg nigdy mnie nie zmienię. Mama mnie zmanipulowała i w jakiś sposób tak samo i mój mąż. Moje relacje mieli wzruty i upadki. Kiedy dzieci byli z domu, czasami udawaliśmy. Przed ich przybyciem śmialiśmy się i radowaliśmy. Kiedy dzieci poszły spać, znowu kłóciliśmy się. Czy ktoś to zna z waszych domów? Potem pokuta, przeproszenie, przebaczenie i jeszcze raz. W końcu zawsze byłam przekonana, że wszystkie te kłótnie były z mojego powodu. Gdybym była spokojna, nie byłoby żadnego problemu. Nienawidziałam siebie, nienawidziałam swojej przeszłości, nienawidziałam moich rodziców za to, co mi zrobili i w końcu zaczęłam nienawidzieć mojego męża, bez którego w tym samym czasie nie mogłam być. Po raz pierwszy zadałam sobie jedną sprawę i słuchaj uważnie. Ja zawsze chciałam robić wielkie rzeczy dla Pana. Najwięcej zmieniać życie ludziom, najwięcej kobietom. Dawać im nadzieję, że jest nadzieja w Jezusa. Ale Pan mi powiedział, Ida, chcesz zrobić wielkie rzeczy? Tak? To zacznij od siebie. Z twojego mieszkania, z tych mur, gdzie nikt cię nie widzi, gdzie nikt cię nie słyszy, gdzie nie jesteś aktorem, gdzie jesteś taki, jaki jesteś. Zacznij od siebie w tych sprawach, które małe ci się wydają, ale ogromne jest są. I w mojej głowie grzmiały 2 wersety. Każdy, kto chce iść ze mną, niech zapiera samej siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. To jest Marek 8:34. Może sobie zapisać. Marek 8:34. Każdy, kto chce iść za mną, niech zapiera samej siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. I drugi werset, Jana 21:21. Kochasz mnie? To pójdź za mną, Ida. Tak, Panie Jezu, ja Cię kocham, strasznie Cię kocham i najbardziej Cię kocham, jak uwielbiam. To łzy mi teczą. Po prostu, Panie, kocham Cię. To pójdź za mną, Ida. Ale przecież ty nie widzisz tego Pawła. Ty nie widzisz, co on robi. Ty nie widzisz, co mi powiedział tydzień temu. Dzisiaj rano. Ty go nie widzisz? I wiesz, co Bóg mi mówi? To nie jest twoja sprawa. Co ci do tego?
Ja się będę interesować Pawłem, kiedy się będę interesować Pawłem i teraz się interesuję Tobą. Na grzechach Twojego Pawła pokazuję Twoje grzechy, Ida. Pójdź za mną. Od dzisiaj, Panie, mówiłam sobie, na zawsze, co dzień. Ja będę umierać dla Ciebie, będę zapierać sama siebie. Zbierałam materiały, chodziłam na konferencje doradcze, słuchałam kazań i nasłuchałam się mądrych i spokojnych. I każdego dnia starałam się, nawet błędy popełniałam oczywiście, umierać sobie. Nie mów mu nic. Nie tak. On to wie. Milcz i pokaż mu drogę swoim dobrym zachowywaniem. I w tym czasie bądź piękna, szczupła, blondynka, uśmiechnięta, kochająca, aktywna i dobra gospodyna. Przeprowadziliśmy się na Teneryfę. Już jesteśmy na Teneryfę, 5 lat. Piękna okolica, spokój, słońce, zdrowie. Może czego więcej można chcieć? Ale teraz Ci powiem jedną sprawę. I przepraszam, mój mąż powiedział mi, że mogę tak powiedzieć. To on mi powiedział, abym tak powiedziała prawdę o nim. Ale kiedy mężczyzna nie spełnia swojej roli, jego żona bardzo prawdopodobnie ją przejmuje. Nie mówię, że to jest właściwe. Nie mówię, nie zrozumij mnie źle. Nie mówię, że powinna zachowywać się tak jak on, ale mówię, że to bardzo, bardzo trudne. Nie na próżno Bóg mówi do mężczyzny, że kobieta jest delikatnym naczyniem. Kocha ją na śmierć. Zatroś się o jej świętość. Pomóż jej z tą świętością. Bóg mówi również, że kocha kobietę spokojną. I okropnie wyglądamy w gniewie. Kobiety, ja nie wiem jak wy, ale moja córka jeden raz mi powiedziała, ja ci zrobię zdjęcia, mama. Chcesz? Zrobię ci zdjęcia, jak wyglądasz w tym gniewie. Lepiej być samotnym, niż żyć z kłótliwą kobietą, mówi Bóg. Lepiej być samotnym. To mój horror, jeżeli mnie opuści. Więc nosiłam spodnie i kiedy trzeba było, zmieniałam je na spódnicę. Pokuta, wina, zaparcie się siebie, naśladowanie Chrystusa codziennie. Czasami dzwoniłam do mojej siostry i powiedziałam, jak długo to można wytrzymać? Jak długo tylko dawać? Już nie mogę. Mój mąż był coraz więcej odległy. Jak mąż, jak mężczyzna, jak ojciec i jak człowiek. Byłam mężatką, ale nigdy się nie czułam tak opuszczona, niezrozumiona i tak samotna. Czy znajesz to? Ty sama? Ostatnie 2 lata były cerkowitej skrajności. Mój mąż opuścił Boga. Przestało mu się wejść finansowo. Świat pochłonął go. On go pokochał i do mojej listy obowiązków doszło duchowe przewodnictwo. Nawet w Dolinie Śmierci, Panie, przyjdę z Tobą. Bóg był moją skałą, twierdzą, świątynią i tarczą, ale jestem tylko człowiekiem, Panie. Ile mogę wytrzymać? Już naprawdę nie mogę, Panie. Ty mówisz, że nie dasz więcej, niż ja znoszę. I tak zaczęłam pierwszą moją modlitwę. Panie Jezu, ocal mojego męża, odwieź go od mnie. Nie bałam się już porzucenia. I tak samo nie samobójstwa. Bóg tego uratował 3 lata temu. Tylko z powodu Chrystusa w tych ostatnich momentach zdecydowałam, że będę obok mojego męża. Nie zasługiwał na to, okropnie się zachowywał, bo poszedł całkowicie w ten świat, w alkohol i tam z kobietami i pieniędzy i noczne życie i planował sobie różne rzeczy, ale w końcu mój mąż zdecydował odejść. Czy tego chcesz, Boże? Wysłuchajesz mojej modlitwy? To jest koniec? Znowu to się będzie powtarzało? Wszystko to, co wybudowaliśmy razem, wszystkie nasze priorytety, nasza moralność, to, co Ty mówisz, to teraz wszystko się zrzuci na tą ziemię i niczego nie będę? Moje dzieci znowu będą cierpiały? Możesz wyobrazić, jaki ból. Oczywiście przekonywałam jego, że to jest kryzys. Oczywiście mu mówiłam, że spróbujemy. Oczywiście dla dzieciaków. Oczywiście dlatego i dlatego i dlatego i proszę Cię. W końcu myślałam, że znowu się będzie sprzedawać mojemu mężowi, aby pociągnąć go do siebie.
Ale on powiedział mi bardzo wyraźnie, że jest koniec, że on nie jest do rodziny i nie do kochani dzieci. Nawet, że nie potrafi kogoś kochać we swoim życiu. Wołam mi 10 razy rodzić, ale musiałam zaakceptować, że to jest koniec. Wyjechałam na 3 tygodnie w tym momencie i jedyne co czułam była ucieczka, tak jak zawsze. Po całej drodze do przyjaciół modlam się, niech wróci i błagałam go. Niech wróci do nas i do mnie. Nie. Kiedy wyszłam ze samolotu na tych miastach, zaakceptowałam tą sytuację i zaczęłam nowe życie. Zamknęłam moje serce do Pawła. Już nikt więcej. Nie będę mnie robić bólu. Zdecydowałam. I ty bardzo dobrze wiesz, bo jak jesteś prawdziwa kobieta, ty bardzo dobrze wiesz. I nawet kiedy mężczyzna zamknąć serce. Zna mężczyzny, którzy potrafili zamknąć swoje serce i lud, aby ochronili sami siebie. Za kilka dni po moim wyjeździe, słuchaj, jest piątek, kiedy ja wyjechałam i strzelam. Za kilka dni po moim wyjeździe mój mąż wisiła mi jedną pieśń. Now I see. Teraz widzę. I mówi, poznałam Boga. Dotknął mojego serca. Jestem nawrócony. Kocham Cię. Ja myślałam, tak to jest największa manipulacja w moim życiu. To jest najokropniejsza rzecz, którą on mi mógł powiedzieć. Przyjechałam do mojego domu i nie chciałam i nie mogłam uwierzyć, że to jest prawda. Czułam taką nienawiść do Pawła, bo Paweł, on jest marketerem. Przecież on reklamy robi. 16 lat. On mówi tak, aby ludzie wierzyły w jego słowa, ale prawie nasze małżeństwo wyglądało, że on tylko mówił i nic z tego, co obiecał, nie robił. I ja powiedziałam nie, ja w tego nie uwierzę. Nie, to jest największa manipulacja. Paweł stał się niesamowitym człowiekiem o 180 stopni, ale moje serce było jak z kamienia. Ja bym potrafiła na kawę z nim. Ja mówiłam, pójdziemy podle twojego planu. Ty powiedział, że 10 lat będziemy razem, śmiali się w domu, że ty co 2 tygodnie wyjedziesz sobie na podróży kobiety, tam swoje noczne życie, jakiś luksus i wrócisz i będziemy jak rodzina razem. Pojedziemy według twojego planu, bo nie jestem jak rybka, że ty przyciągniesz i wrzucisz, przyciągniesz i wrzucisz. Nie jestem masochistą, nie jestem wariatem. Nie pozwolę więcej, nie wierzę ci. Moje serce było z kamienia i pochłonęła mnie gorycz. Dlaczego, Panie? Dlaczego tego zrobiłeś teraz? Teraz? Jak w ogóle nic nie czuję do Niego? Teraz? Jak zamknęła moje serce? Jak czuję nienawiść, gorycz w środku? I nawet nie, Panie, już nie czuję nienawiść. Już Mu odpuściłam. W moim sercu jest wszystko okej. Ale ja Mu już nie podaruję moje serce i mojego ciała? Nie dotykaj. Nie przebaczyłeś, mówi mi Paweł, ale czy Bóg mówi mi, nie przebaczyłam, ale tak, oczywiście, nie przebaczyłeś właściwie. Byłam tak zlana Boga, że przestałam się modlić i czytać Biblię. Przestałam rozmawiać z Bogiem, porzuciłam Go, ale Bóg nie przestał mówić do mnie. On nigdy mnie nie opuścił. Mimo wszystko był wierny pomimo mojej niewiary. Miałam wojnę. Moje serce było zamknięte i pochłonęła mnie gorycz. Przechodziłam przez piekło, dotknęłam się nieba i potem upadłam na dno i tam Bóg otworzył mi moje oczy. Nie przebaczyłeś. Może nie wszyscy się ze mną zgadzą, ale wierzę, że przebaczenie i słuchaj, że przebaczenie bezpośrednio łączy się z Jezusem na krzyżu. Kiedy przebaczasz, jesteś ukrzyżowany z Chrystusem. Łączysz się z Jezusem w chwili, która była najbardziej decydującym momentem Jego życia. Wierz mnie, że tylko w niewielu momentach będziesz tak podobna do Jezusa, jak wtedy, gdy wybaczysz winę swojego winowajcy. Nie ma znaczenia, czy wyglądasz pięknie i jak elegancko się ubierasz. Nie ma znaczenia, że jesteś taki cudowny, o taka cudowna, dlatego, że dokładnie cytujesz każde słowo, które powiedział Jezus. Nie ma znaczenia, że pamiętasz dokładnie liczbę chorych.
których Jezus uzdrowił, lub wszystkich tych, których nakrmił. Tylko w niewielu przypadkach pokażesz temu światu najlepiej z serca Jezusa, jak wtedy, gdy przebaczasz nieprzyjaciołowi. Powtórzę, tylko w niewielu przypadkach pokażesz temu światu najlepiej z serca Jezusa, jak wtedy, gdy przebaczasz nieprzyjaciołowi. I kiedy mówię o wrogu, mówię o kimś, kogo wszyscy mamy w naszym życiu, ponieważ każdy z nas tutaj ma jednego, nawet kilka wrogów. Wrogiem jest ktoś, kto celowo lub nieświadomie cię rani. Mówię o osobie, której powierzyłeś tajemnicę, a on nie wahał się i na tych miastach ją wygadał. Mówię o osobie, której oddałaś serce, a on wziął nóż i dżgał go nożem, ponieważ był ci niewierny lub obiecał ci coś, czego nie zrobił. Mówię o człowieku, który jest ojcem biologicznym, ale opuścił dom twój i uczynił piekło z życia twojej matki i z twojego życia tak samo. Mówię o osobie, która ma jakiś autorytet nad tobą, straszy cię i nie ufa ci w ogóle. Mówię o facecie, kobiecie, która mówi o tobie za twoimi plecami. Człowiek, który w jakiś sposób jest z tobą związany, ale robi ci straszne rzeczy. Mówię ci o kimś, kto zranił cię świadomie lub nieświadomie. Sprawia ci ból. Nieprzyjaciel. Wszyscy mamy nieprzyjaciółów. I właśnie to łączy twoje serce i serce Jezusa. Kiedy się identyfikujesz z Nim przez ten nadprzyrodzony akt przebaczenia. Jeżeli jesteś tak energiczna jak ja, czyli jesteś zdolna zwrócić świat do góry nogami, to na pewno modliłaś się o Ty, modliłeś się w taki ten sposób. Panie, chcę więcej Cię poznać. Panie, chcę być więcej jak Ty. Chcę być więcej podobna do Ciebie. O. I często Bóg odpowiada na Twoją modlitwę, dając Ci właśnie wroga. Boże, Ty mu mówisz, chcę mieć z Tobą o wiele większą społeczność. Chcę więcej Cię poznać, chcę być więcej jak Ty. I Bóg daje Ci wroga. Wrogowie, ten, kto ma nieprzyjaciela, ma właśnie skar. No nie patrz tak na mnie, no powiedz, mam skar. Uczcie się z tego, powiedz ze mną. Mam skar. Dlatego, że wróg, i słuchaj, wróg jest wyjątkową okazją do przybliżenia Ciebie serca Jezusa. Jest wyjątkową okazją do przybliżenia Ciebie do serca Jezusa. Szczytem życia duchowego jest to, co powiedział Jezus. Modlić się, miłować i błogosławić Twoim wrogom. I błogosławić Twoim nieprzyjaciołom, błogosławić Twoim wrogom. To jest szczytem życia duchowego. Modlić się, miłować i błogosławić Twoim nieprzyjaciołom. Zaufaj Bogu, który błogosławi dobrym i złym. A wtedy ludzie zobaczą, że jesteś dzieckiem Ojca w niebie. Nie tylko przez słowa. Zaufaj Bogu, który błogosławi dobrym i złym, bo deszcz pada na dobrych i złych. I ja wtedy ludzie zobaczą, że jesteś dzieckiem Ojca w niebie. Na drugi raz Bóg mi powiedział, Ida, jeżeli jesteś moim naśladowcą, musisz odpuścić bez ograniczeń. To nie jest wybór, to nie jest do negocjacji, to nie jest proces. Jak tych 1750 kobiet czasami przychodziło do mnie, nie wszyscy, i mówili mi, to jest proces. To jest kłamstwo. To jest decyzja. Kogoś kochać, komuś przebaczać, jest decyzja. Oczywiście to jest proces. Tak samo jak zrobić sobie piękne włosy na głowie, jest proces. Ale początkiem każdego procesu jest decyzja. Jak ja sobie chcę zrobić piękne włosy, no muszę zdecydować, że ich zmyć. Umyć, nie? I potem tam coś tam zrobić ze szuszarką. Jest decyzja. I nie zawsze tego czuję.
Nie zawsze czujemy pójść do pracy, ale idziemy, bo jest to dobre dla nas. Nie polegajmy na swoich emocjach. Jeżeli jesteś moim naśladowcą, Ida, musisz przebaczać bez ograniczenia. Słuchajcie, wszyscy w tym miejscu mamy inną historię, ale wszyscy niewątpliwie mamy coś wspólnego. Każdy lub wszyscy zostały przez kogoś zranieni. Ktoś jest nam coś winien. Bo jeżeli ktoś ci zrobi krzywdę, to cię zradza. I kiedy ktoś cię zrani, twoja dusza automatycznie żada zadośćuczynienia. Widziałeś to? Zniczynie czegoś w tobie oznacza, że winowajcy jest ci winen naprawienie rzeczy. Jest ci winen naprawić to, co złamał. W rzeczywistości wysyłasz mu sygnali, aby nadrobić to, co zniszczył. I to jest coś zupełnie naturalnego dla twojej duszy. Ale przebaczyć zgodne z naukami Jezusa oznacza reset. Reset. Zresetuj dług tego winowajcy. I jeżeli to usunie, oznacza to anulowanie winy naszego sprawcy. Więc oznacza to, że przebaczenie ma wielką moc. Ale posłuchaj mnie dobrze. To jest następny, trzeci, czwarty raz, co ci mówię. Posłuchaj mnie dobrze. Nieprzebaczenie kosztuje o wiele więcej, ponieważ prowadzi cię do konfliktu ze samotnym Bogiem. Bóg mówi, że jeżeli nie będziesz przebaczał, to On tobie nie wybaczy. Nie trzeba być religijnym, aby zobaczyć skutki braku przebaczenia. Lekarze potwierdzają, że niektóre rodzaje raka, wzrody, problemy skórne są bezpośrednio związane z pragnieniem odwetu, goryczy i nienawiści. Brak przebaczenia zabija. I kiedy mówię o przebaczeniu, nie mam na myśli, że przebaczasz i czekasz na Boga, bo On jest sprawiedliwy. Panie Jezu, ja przebaczam temu człowiekowi, ale Ty jesteś Bogiem sprawiedliwym. Ty zajmij się Jego życiem. Nie będę Ci mówił, że tam niech tam kamień spadnie na Jego ogrodę. Nie. Ty jesteś sprawiedliwym, ja Ci nie będę mówić. O taki ten sposób przebaczenia. Kiedy Ty przebaczasz swojemu nieprzyjacielowi i ulegasz na tym, że będzie sąd Boga. A? Przebaczam mu, Panie, ale ja wierzę, że Ty jednego dnia przyjdziesz i będziesz sądził. I bardzo dobrze wyobrażamy ten sąd. Mogłabyś zrobić to, super by było, jakbyś jesteś to. To nie jest właściwe przebaczenie. Jak w taki sposób przebaczasz? Wiesz, co się dzieje z Tobą? Ja Ci pokażę. Pokażę Ci, co się dzieje z Tobą, jak w taki niewłaściwy sposób przebaczasz. Jesteś przybyty dla Twojego wroga. Ja poproszę tutaj dwóch wolontariuszy. Dziękuję bardzo. Plecami k sobie. Jeden i do drugiego. Plecami k sobie. Pleca. Dziękuję. To się staje z Tobą, kiedy nie przebaczasz właściwie. Żywsi żołnierzy, kiedy znaleźli trupa i znaleźli tak samo wroga żywego tego trupa, oni wzali żywego wroga, przykleli go do trupa i wzali drut kolczasty i tym drutem kolczastym zamknęli tego trupa z tym żywym wrogiem, aby powoli tym smrdzącym trupem, okropnym, martwym, aby powoli umierał z powodu zatrucia. I kiedy on się chciał właśnie z tego drutu kolczastego wyjść, to on więcej i więcej się wbijał do środka. I więcej robił blizny na ciele tego morderca. I to była okropna śmierć. 40 dni. Oni wrzucili do takiej dziury, i 40 dni trwało, niż on się infikował i powoli umierał z powodu zatrucia. Jeżeli ty nie przebaczasz właściwie, to jakby piłeś
sklaneczku z trucizną i oczekiwujesz, że ten drugi będzie umierał. Pijesz sobie codziennie truciznę, oczekiwując, że drugi będę umierał. Nie masz wyboru. Musisz wybaczyć. I jeśli powiesz nie, Ida, nie mogę. Nie mogę teraz wybaczyć, bo w ogóle nie zdasz sobie sprawy, czego ja przeżyłam. Moja żona mnie zdradza codziennie. Mój mąż mnie zdradza. Ty nie wiesz, co zrobił dzisiaj, co ona zrobiła wczoraj. Ty nie wiesz, jakimi sprawami ja się spotykam. Ty nie wiesz, jakich moich rodziców. Ty nie wiesz, co przeżyłam w moim dzieciństwie. Coś ci powiem. Przebaczenie ma ogromną moc. Ale nieprzebaczenie ma moc o wiele większą. Bo nieprzebaczenie cię zabija. Nieprzebaczenie cię zniczy. Nieprzebaczenie jest trucizną. Nie proszę cię, aby ponownie nawiązałaś z tym człowiekiem, nawiązałeś relacji. Bo możliwe, że ta relacja już jest zniszczona. Możliwe, że ten człowiek już jest martwy. Ale ja cię proszę, aby uwolniłeś go od całej tej swojej nienawiści, goryczy, jaką masz w swoim sercu. I ty mówisz, nie czuję, Ida, nienawiści. Nie czuję. I co twój ból? Co twój ból? Każda rana, jak ty upadniesz na podłogę, tworzy bliznę na twoim ciele. Mala lub duża. Więc wszelkie niesprawiedliwości tworzą blizny na twoim sercu. Nie jest to czas, który wyleczy blizny. To jest kłamstwo. Oni się zamykają tylko z powodu czasu. Ale aby zamknąć ich właściwie, aby nie były widoczne, muszą być odpowiednio traktowane. Na moim ciele jest dużo blizn. Niektóre nie widać, bo byli pięknie traktowane. I niektóre widać, bo źle byli traktowane. Każda twoja nieleczona blizna jest trucizną w twoim ciele. Nie masz wyboru. Poproszę o muzykę. Nie masz wyboru. Musisz wybaczyć. Ja sobie zdałam ostatni czas we Warszawie, kiedy byłam pierwszy raz mówić to same słowo, 6 miesięcy temu sprawę, Bóg otworzył moje oczy, że słowo odpuścić, to słowo, które wy macie we waszym modlitwie Jezusa, jest z dwóch słów. Odpuścić. Zdałeś tego sprawę? To jest niesamowite. Odpuścić jest z dwójki słów. Odpuścić. Od znamiona odchodzić od tego. Odejść. Już nie chodzić w tej rzeczy. I puścić znaczy zostawić to. Odpuścić. Przebaczyć to jest poprosić Boga. Poprosić Go, aby błogosławił temu człowieku. Przebaczenie to nie jest tylko poczucie w sercu. Prawdziwe przebaczenie, które ciebie uwalnia, uwalnia od bólu, to jest to przebaczenie, kiedy pragniesz, aby temu człowiekowi pięknie się poukładało w jego życiu, w jego zdrowie, nawet ma nową relację, w jego pracy. I co więcej, pragniesz, aby Bóg zapomnił tego, co On tobie zrobił, aby Go nie sądził, aby nie wylał na Niego tą sprawiedliwy gniew. Prawdziwe przebaczenie, które uratuje cię i które leczy, jest to. I ja chcę pokazać zdjęcia mojego Pawła i mnie. To, co ci mówię teraz, z tą muzyką, jak możemy, to, co ci mówię teraz, sama zrobiłam w moim życiu. Kilka miesięcy temu. Ja sama 5 miesięcy to zrobiłam. Otworzyłam serce mojemu Pawłowi. Dałam mu zaufanie. Wiedziałam, że on nie jest doskonały. Tak jak samo ja nie jestem doskonała. I teraz mamy cudowny, pełnoprawny związek, pełen radości, miłości i łaski. I wiesz co? Słowo rozwód. Rozwód usunęliśmy z naszego słownictwa. Bo prawdziwe przebaczenie, prawdziwe Jezusowo przebaczenie leczy, uwalnia. I teraz ja cię chcę poprosić, aby zamknęłaś oczy.
Zamknij sobie oczy. Nie patrzy na mnie więcej, bo ja nie jestem tutaj dla siebie. Ja nie przyjechałam tutaj z Wyspy Kanarskiej, aby uwielbiać siebie. Ja nie podróżuję i nie zostawiłam moich dzieciaków, aby spędzić niesamowity czas sama ze sobą. Ja nie zostawiłam mojego męża dlatego, aby robić sobie głupoty i wygłupiałam się. Zamknij teraz oczy i wyobraź sobie tych, którzy cię skrzywdziły lub cię krzywdzą. Wyobraź sobie swojego największego wroga. Panie, odpuść. Panie, przebaczam. Przebaczam, Panie, chcę słyszeć Twój głos. Chcę więcej Ciebie, Panie. Chcę być więcej podobna, podobny do Ciebie, Panie. I ja przebaczam dzisiaj, ja robię tą decyzję. Ale nie przebaczam tylko poczucie w moim sercu, Panie. Panie mój, proszę Cię, ja błogosławię. Błogosławię mojemu największemu nieprzyjaciołowi, Panie. Ja błogosławię mojemu wrogowi. Ja błogosławię temu Alfonsowi, który sprzedawał moje ciało dla pieniędzy. Ja błogosławię mojemu ojczynowi, który bił mnie do krwi, że prawie nie mogłam oddychać. Panie, ja błogosławię, błogosławię im. Ja nie wspominam więcej tego, co oni mnie zrobiły, Panie. Nie wspomnij więcej na to. Nie zrzucaj na nich tej Twojej sprawiedliwości, Panie. Nie zrzucaj. Wiesz co, ja zawsze, kiedy na nowo się urodziłam, ja powiedziałam, Panie, ja w życiu Cię nie zostawię. W życiu. Ja nie będę jak Piotr. Ja w życiu Cię nie zostawię, Panie. Ja jestem grzeszna i będę robić dużo głupot w moim życiu, ale ja w życiu Cię nie zostawię. I zostawiłam mojego Boga 7 miesięcy temu. Zostawiłam Go, porzuciłam Go, płułam na Niego, jak ci ludzie pod krzyżem. Nienawidziłam Go. Nie chciałam Go. Ale On tylko i ciągle obok mnie stał. I w życiu mnie nie porzucił. Mówią mi, kocham Cię, Ida. Kocham Cię, dziecko obciążone, wróć do mnie, kocham Cię. Przebacz, Niszę, uwolnij siebie z tych blizn. Nie pozwól więcej, niech się umierasz z powodu zatrucia. Bo przebaczenie uwalnia, przebaczenie leczy. To nie robisz dla tego drugiego człowieka, bo możliwe, że on nigdy się nie zmieni. To jest dla Ciebie. I możliwe, że nie znasz Pana. Możliwe, że to jesteś Ty, która potrzebuje przebaczenia, bo jesteś pewny, że stoisz teraz. Jesteś pewny, że stoisz we Twoim życiu i że nic z tego Cię nie spotkało i nic z tego Cię nie spotka. Ale ja Ci mówię, uważaj, jak sobie myślisz, że stoisz, abyś nie upadł. Nie upadł więcej w dół, niż Ty sobie możesz wyobrazić. Nie czekaj na inny dzień. Nie czekaj na ten dzień, niech to się stanie. Przyjdź do Pana. Przyjdź do Pana i powiedz Mu, Panie, Ty jesteś tym prawdziwym przebaczeniem. Ty jesteś tym prawdziwym przebaczeniem i tą prawdziwą miłością. Proszę Cię, wylij na mnie Twoje przebaczenie na tym krzyżu, bo Ty umarłeś tak samo za mnie. Ja teraz się śmieję z siebie, ośmiałam się siebie. Ale Panie, Cię potrzebuję w moim życiu, bo ja tak samo polegam na emocjach i tak samo polegam na ludzi. Tak samo polegam na moim mężowi, ja polegam na mojej żonie. I już nie chcę tego, bo ludzie nawet się nie będą zdradzały i będą umierały. I to się nie kończy śmiercią. To się nie kończy, dopiero się zaczyna. Panie Jezu Chryste, i możliwe, że Ty potrzebujesz przebaczyć komuś, to idź do Niego na tych miastach, zadzwoń do Niego, napisz Mu kartkę i powiedz Mu, co zrobiłeś złego w Jego życiu. Nie pozwól więcej, aby ten człowiek umierał z powodu zatrucia. Przebaczenie leczy. Przebaczenie uwalnia.